Na spotkaniu z sołtysami pan Rady Basiński też prosił, żeby przygotować odnośnie przetargów na śmieci. Na odpady komunalne może tak powiem. I tak, pierwszy przetarg, ogłoszenie 10 października 2014. Wpłynęły oferty ekoskurtek Gizałki. Cena brutto 830 748 zł 96 groszy. I spółdzielni kółek rolniczych Kazimierz Biskupi 758 160 zł. Ja się zastanawiam, co dalej powiedzieć, ale powiem tak, jak było. Bo wolę, kiedyś miałem zarzuty, że wójt nic nie robi w tym temacie, żeby więcej firm zaangażować, żeby przystąpiły do przetargu. Nie jest tak. Tylko jest coś takiego, że nasi pracownicy sam nieraz się dzwonili i informowali, że taki przetarg jest ogłoszony. No nie możemy jeździć po firmach, namawiać startuje się, to jest niezgodne. Ale takie firmy brały od nas materiały, brały dane. No nie chcę tu już wymieniać które, ale do pierwszego przetargu cztery firmy brały dane odnośnie przetargu. Przystąpiły tylko dwie. Widocznie, nie wiem, albo im nie odpowiadała teren naszej gminy, albo inne względy. No nikt nikogo nie zmusi, żeby przystąpił do przetargu. Pierwszy przetarg został unieważniony. Ogłosiliśmy drugi przetarg i do drugiego przetargu również się zgłosiły tylko te dwie firmy. Ekoskurtek Gizałki za kwotę 749 999 zł i spółdzielnia kółek rolniczych 753 300 zł. Cena brutto za jeden miesiąc usługi Gizałki 41 660 zł 61 groszy. Spółdzielna kółek rolniczych Kazimierz Biskupi 41 850. Przetarg został rozstrzygnięty z tego względu, nie był unieważniony, chociaż przekraczał kwotę. Szanowni Państwo, zbliżała się końcówka roku. Nie mogliśmy postawić mieszkańców w sytuacji, że nie odbierzemy odpadów, czy nie mamy podpisanej umowy. Dlatego podpisałem umowę z ekoskurtkiem Gizałki, żeby zabezpieczyć ciągłość. Brakujące kwoty, tak jak już było w budżecie powiedziane, gdzie tylko były możliwe, cięliśmy koszty i dlatego kwota za odpady segregowane 8,50 z naszych wyliczeń wyszła i 17 za odpady niesegregowane.